Jestem pierwszy raz, jestem pod olbrzymim wrażeniem, w jaki sposób można inwestować w tego typu projekty, rewitalizacje, gdzie pokazuje się przestrzeń postindustrialną w zupełnie nowym świecie i w nowym świetle, gdzie pokazuje się, że tego typu przestrzenie mogą służyć mieszkańcom w sposób nowoczesny, w sposób inspirujący do myślenia. Fantastycznie się Łódź przez te ostatnie lata zmienia i to jest taki przykład, jak mądrze zainwestować pieniądze tak, żeby łodzianie mogli z tego korzystać. Tak, coraz więcej mieszkańców Warszawy przyjeżdża do Łodzi, choćby na weekend, choćby na chwilę, żeby zobaczyć, jak to miasto się zmienia, żeby skorzystać z tej olbrzymiej, bogatej bardzo oferty kulturalnej czy edukacyjnej. W tej chwili dzięki również pieniądzom unijnym z Warszawy się jedzie do Łodzi godzinę, czy to autostradą, czy to pociągiem. Kiedyś było zupełnie inaczej. No i oczywiście to nas bardzo do siebie zbliża i pomaga nam korzystać wzajemnie ze swoich usług i wzajemnie poznawać swoje miasto.